Posiedzenie w sprawie Kamila Sękowskiego. Robert Rewiński, tak. Robert Rewiński z telewizji Patryk 24. Dokładnie tak. I tak. Rozumiem, że chciałby Pan utrwalać przebieg posiedzenia tak. W formie audio i wideo. Ze względu na ważny interes społeczny. Sąd postanowił na podstawie artykułu 257 paragraf 1, 357 paragraf 1 KPK zezwolić przedstawicielowi telewizji Patryk na wykonywanie za pomocą aparatury audio-wizualnej rejestrację obrazu i dźwięku, bez przyjęcia posiedzenia albo wykonywania czynności prawidłowości postępowania, a ważny interes uczestników tego postępowania się temu nie sprzeciwia i za jawnością przemawia też interes społeczny. Dziękuję bardzo. Dobrze. Pan się nazywa. Proszę Państwa, zwracam się teraz do Państwa, do Pana Pani i Pana, że będziecie dziś przesłuchani w charakterze świadków. Należy mówić prawdę, niczego nie zatajając z tego, co Wam jest wiadome w tej sprawie, albo do składania fałszywych zeznań, bądź zatajanie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zrozumieliście Państwo to połączenie, tak? Dobrze, Pan. Ile Pan ma lat? Niech Pan wstanie. 65? Nie mogę. Dobrze. To może najpierw do Pana zaczniemy. Ile Pan ma lat? 29. Pana zawód, zajęcie? Mechanik. Zamieszkały Pan gdzie? Był Pan karany za składanie fałszywych zeznań? I Pan jest obcy dla Pana sądu. Tak. Niech Pan nie mówi o Pan. Dobrze, dziękuję. Niech Pan usiądzie. Pani lat Pani ma ile? 27. Lat 27, Pani zawód, zajęcie? Policja. Zamieszkała Pani gdzie? Była Pani karana za składanie fałszywych zeznań, karana i obca dla Pana sędziego. Tak. Tak, dobrze. Przewodniczący zarządu śledczowie opuścili salę rozpraw, co też był mniej niż nikt. Bardzo proszę opuścić salę rozpraw. Pan niech się może przesunie tutaj bardziej. Rozumiem, że Pan nie może stać, tak? Tak. Nie może Pan stać. Dobrze. Pan się nazywa. Tak. Ile Pan ma lat? 65. 65. Pana zawód, zajęcie? Na emeryturze. Emeryt. Zamieszkały Pan jest gdzie? Był Pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. I Pan jest obcy dla Pana Kamila Sękowskiego, tak? Obcy, nasz nie krewny, ani nie pomikowany. Nie, krewny. Kim Pan jest dla niego? Rodzina. Rodzina, ale kim Pan jest... A którego Kamila? Sękowskiego. A, taka to rodzina. No to jaka rodzina? To jest po innym ojcu, nie? Ale co to znaczy? Wy jesteście matka braćmi? Jedna, a inny ojciec. Wy jesteście braćmi? To jest mego brata syn. Brata syn, tak? Tak. Brata syn. Małżonek z tym dostępem do miejsca powinna nawet tej samej linii 100%
przewodniczący stwierdza, że świadek porusza się przy użyciu kuli. Świadcza, iż nie może wstać i chciałby złożyć zeznania w pozycji siedzącej, na co przewodniczący wyraził zgodę. Pan wie, czego ta sprawa dotyczy? Tak, tego... To jest tak, było, że przyszedł do mnie. To było tak, że przyszedł do mnie. No to do busa, tam gdzie targowałem. To znaczy do busa, gdzie targowałem. U jego teścia. Co? U jego teścia. Teścia. Ale nie pan powie, kto przyszedł. No... U jego teścia, dobra. To znaczy przyszedł... Tak. I gdzie to było, w jakiej miejscowości? No Bogart. Zaraz za torami, przy torach. To znaczy przyszedł i to było, przecież to było w Nowogardzie, zaraz przy torach. No i ode mnie wziął, weszedł do samochodu, wziął dwie dyki, poszedł, kupił dwie setki. Czyli do samochodu, wziął ode mnie dwie dyki. Kupił dwie setki. No. I to było, że zaraz wziął, tak wypilił to po serce. No i tam zaczęli rozmawiać. Wypiliśmy po serce wódki i zaczęliśmy rozmawiać. Tak? No, i zaczął sam się wygadywać, że Kamila Sękowskiego wpierdzielił mnie do więzienia. Zaczął sam się wygadywać, że Kamila Sękowskiego wpierdzielił do więzienia. No i co mówił? No i tam powiedział jeszcze mi, że sam był, jego samochód stał koło domu zaraz. Powiedział mi, że sam był, że jego samochód stał zaraz koło domu. No i zaczął zaraz dzwonić i roześmiał się. Zaczął dzwonić i roześmiał się. Ale gdzie on wyszedł z samochodu? Powiedział mi, że sam był, ale to gdzie on miał być sam? Gdzie? U tam na tym włamaniu, co mówi. On miał być sam tam na tym włamaniu, gdzie mówi. O jakim włamaniu chodziło? W korytarzu. W korytowie. Do samochodu. Gdzie to było? Mówił, że w domu był, bo jeszcze dał mi taki dziwny telefon, tak jak wyglądał jak komputer malutki. To jest. Ale to włamanie gdzie miało się. W korytowie. Ja wiem, ale do jakiego. Czy do budynku miało się dokonać, czy do mieszkania? Do mieszkania. Do domu samego. A jeszcze pardon. To było włamanie w korytowie, to miało być włamanie do mieszkania, tak? Tak. A do czyjego mieszkania? Pan to zna? Znamy się tam, że mieli nikogo mieszkania. Ja znam. No taki dziwny telefon, ja wiem, tej szerokości. I on dał wam ten telefon, tak? No, taki za dwie dychy sprzedał. Ale to ja nie wiem, co do dzieci do szkoły. Ale ten telefon miał pochodzić z tego włamania? No prawdopodobnie, bo unikał tego. Bo nie miał czasu. Ale on sprzedał panu ten telefon za 20 zł sprzedał, tak? No. I co, i mówił, że ten telefon pochodzi z nie tego. Nie wiem, włamania. Czy on jeszcze jest w tym busie, czy nie. Ale ten, czy ten telefon miał pochodzić z tego włamania, do tego mieszkania? Tak, bo on zaraz co tylko zajwinie, to zaraz sprzedaje. I mówił, że ten telefon.
złamania, tak? Tak. Sprzedał mi za 20 zł telefon taki, jak pan mówił, że dziwny taki, tak? No, to jak kalkulator wygląda. Taki dziwny, przecinek wyglądał jak kalkulator. No tak jak dzieci do szkoły przychodzą. Przecinek taki jak dzieci mają do szkoły. I Topolski mówił, że on jest z tego włamania, ten telefon, tak? Mówił, że... On jeszcze tak niedobrze powiedział, bo nie zdążył, bo zaraz zwykły szaman zaczął dzwonić na ten telefon. Topolski mówił, że ten telefon pochodzi z tego włamania. Pochodzi z tego włamania. Wtedy zaczął dzwonić do mnie zwykły szaman, tak? Tak. I się rozstaliście, tak? Tak, i on zaraz wyszedł z samochodu, pomiędzy samochodem, tak jak parking jest trochę dłuższy. No i zbyt żachał i się rozstaliście. No dosyć długo rozmawiali. I co, i on mówił, Topolski coś jeszcze mówił na temat tego włamania? Jeszcze? Ja raczej chyba już... To, to wszystko, tak? Tak, bo to było krótko, tak. To wszystko, co on nie na temat tego włamania. No bo mówię, on nie wiedział, że to rodzina jesteśmy. I zaczął mi wszystko śpiewać wtedy. On nie wiedział, że ja jestem rodziną... z Kamilem Sękowskim, tak? Mhm. A dlaczego on tam do pana przyszedł wtedy, jak pan tam handlował? No bo to jest, jak to powiedząc, to jest zwykły... Pan pracował u tego szoframa, tak? Tak, to jest jego samochód i to jest rodzina tam z nim. Jego córka. No bo mają tam chyba trójkę dzieci. Ja pracowałem u Zbyku. A to jest z jego córką, tak? Tak. A no, to jest z jego córką i on dlatego tam przyszedł, tak? Tak. I on dlatego tam przyszedł. A pan znał wcześniej? Tego znał wcześniej? Tak, tak, no, znany jest naokoło. To czy wszyscy znany, ale czy pan znany jest w okolicy, w policji znany. A panu też znany jest, tak? Tak. Jest znany naokoło. Brat mi przyszedł, znany, że, no, znany jest policji, mi też był znany, ale pan miał z nim jakieś wcześniej takie bliższe kontakty, jakieś... Nie, z nimi nie chciałem udzielać się nawet. Ja z nim wcześniej nie miałem bliższych kontaktów. Jak pan się dowiedział o tym właśnie, że odpierdzieli do więzienia Kamila Sękowskiego, bo tak pan powiedział. No. To pan przekazał komuś tę informację? To co powiedział pan? Żonie powiedziałem i żona chyba zaraz dzwoniła do mojej siostry w Nowogardzie. To co powiedział mi... Powiedziałem swojej żonie. A moja żona od razu z tym dzwoniła do swojej siostry w Nowogardzie, tak? Tak, no bo tak mogę stwierdzić tylko. Nic no a czy panu Sękowskiemu pan mówił o tym? Czy powiedział pan o tym? Tak chyba. No bo do żony, a żona do siostry, a siostra co, zna kogoś Kamila Sękowskiego? Zna? No jasne. Czyli jak to rodzina jest wszystko. Moja siostra zna rodzina Kamila Sękowskiego, to czy też rodzina? A panu Sękowskiemu bezpośrednio pan mówił o tym? Tak. Mówił pan, tak? Ale to przyjazny był tak u mnie. U mnie był tak. Kamil Sękowski był u mnie później przyjazdem i mówiłem mu o tym również. Przedtem jeszcze mówiłem... A wcześniej z panem Sękowskim się pan spotykał, bo pytałem o pana Topolskiego, a czy z panem Sękowskim pan utrzymywał jakieś bliższe
No to, że jesteście rodziną, to jedno, ale czy utrzymywaliście jakieś kontakty bliższe? Nie, nie. Tam tylko pomiędzy sobą to, to i to wszystko. Czy ja nie spotykaliście, czy... Ja nie miałem kiedy nawet. Bo ja rano o 6 wychodziłem, rozkładałem towar. A kiedy pan po raz ostatni z panem Sękowskim się widział, licząc od tej rozmowy? Nie, ja wiem. W grudniu, no coś tam takiego będzie. Licząc od tej rozmowy z Kamilem Sękowskim widziałem się w grudniu coś takiego, ale którego roku? 21. W grudniu 2021. A ta rozmowa kiedy była? Ta rozmowa. To już za***** pomyśleć. No to listopad albo grudzień. Początek grudnia, a listopad. No, coś tam takiego. Ale też tego 21, tak? Tak, tak, tak. Ta rozmowa z była w listopadzie bądź grudniu 2021. A wcześniej jeszcze, licząc od tego grudnia 2021 z panem Sękowskim, kiedy pan się widział po raz ostatni? Nie, to chyba było tylko raz. Licząc od tego grudnia 2021 wstecz? Tak, to tylko raz, wstecz już nic. A no, ale no wcześniej się kiedyś widzieliście przecież. A to no, nie, to wcześniej tak. Kiedy ostatni raz przed tą rozmową się widział pan, bo tak zapytam. Kiedy ostatni raz widział się pan z panem Sękowskim? To z rok temu. No bo ja nie miałem kiedy nawet jeździć. Z Kamilem Sękowskim przed tą rozmową z Polski widziałem się może. Ostatni raz widziałem się może z rok wcześniej. Ja nie miałem czasu jeździć. To przechodził koło mnie akurat, koło busa, jak handlował. No akurat przechodził koło busa, który... No i sam to zaczepiłem wtedy, że... Pan sprzedawał w tym busie, tak? Tak, tak, handlowałem warzywa w Polsce. On akurat przechodził koło busa, w którym handlowałem warzywa. A proszę powiedzieć, co pan powiedział? Jak się spotkaliście? No, że... Włamu sam robił. Powiedziałem... Tak powiedział mi, tak... że mówił mi, iż sam się włamał do mieszkania, tak? Mm-hmm. Proszę pana, a proszę powiedzieć, jak pan rozmawiał z panem, to czy on panu mówił, dlaczego pomówił pana Kamila Sękowskiego o to włamanie w korytowie? On się panu tłumaczył, dlaczego powiedział, że... Nie zdążyłem nawet. Bo ja chciałem wyciągnąć z niego jak najwięcej, żeby było... W trakcie rozmowy chciałem wyciągnąć od niego jak najwięcej. Ale zaczął dzwonić ten telefon i... Ale zaczął dzwonić telefon i mi się to nie udało. Zaraz. Chciałem zapytać go. Dlaczego? Wcześniej mówił, że włamania dokonał Kamil Sękowski. No ale jak wspomniałem, nie udało mi się o to zapytać. A proszę mi powiedział pan sądowi, że pan rozmawiał z panem Kamilem Sękowskim i przekazał mu tą informację, że tej kradzieży dokonał pan. Powiedział pan, że to było w grudniu 2021 roku. Proszę powiedzieć, czy podczas tej rozmowy pan Kamil Sękowski był sam, czy był obecny ze mną?
Pan kojarzy tą rozmowę? Czy ktoś tak, jeszcze... tak, 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 tak. Czy ktoś jeszcze z panem Karimem był obecny podczas tej rozmowy? Brat jego. W czasie rozmowy z Kamilem Sąkowskim, o której mówiłem, był i jego brat. A czy ktoś jeszcze był? Nie, nie było nikogo. A gdzie ta rozmowa miała miejsce? U mnie koło domu. Pod sklepem? Nie, koło domu. Innych osób nie było. No ale przyznaję panu, bo to przecież jest utrwalone. Z panem mecenasem i z panem Sęgowskim pan rozmawiał na temat tych okoliczności. Tak, właśnie teraz mi się skojarzyło. Słucham? Teraz mi się skojarzyło. Teraz mi się skojarzyło, że rozmawiałem, nie pamiętam. Teraz mi się skojarzyło, że rozmawiałem z Kamilem Sęgowskim i mecenasem na temat tego spotkania z tak? Tak? Pan pamięta, co pan nam wówczas powiedział podczas tej rozmowy? Ale to jest... Tak, to prawie chyba to samo. Ja w czasie tej rozmowy powiedziałem prawie to samo, co dziś. Nie mówię do pytania. Proszę pana, czy pora wcześniejszych okolicznościach możliwość nawiązania do treści tej rozmowy, jaką pan przeprowadził z panem celem wyjaśnienia okoliczności, z jakiego powodu to mówił pan pana Sękowskiego? Nie mówię, nie zdążyłem wyciągnąć z niego wszystko. A w późniejszych okolicznościach była możliwość nawiązania do tej rozmowy? To on cały czas był u mnie, bo to jego rodzina to cały czas siedział u mnie. No i co, i pytał go pan o to, dlaczego... Nie, nic, bo to było wcześniej jeszcze, przed tym włamem jeszcze. No tak, a później po tej rozmowie, ale później po tej rozmowie, która miała... Nie, nie, już nie przychodzi. Nie przychodził bo wcale. Bo z dużo szafran już mu tam nagadał, no. swoje i przez to przychodzi. Sękowski, przepraszam, on już więcej nie przychodzi do mnie. Nie, już więcej nie było. Ja się tutaj mam telefon. Pan prokurator? Tak, proszę bardzo. Ma pan ten telefon? Właśnie nie wiem, bo ja go w busie zostawiłem. Ja ten telefon, o którym mówiłem, zostawiłem w busie. To było w każdej chwili, można było wejść do tego busa, by tak stoił otwarty. To ma pan ten telefon, czy go nie ma? Nie, nie mam. Nie mam tego telefonu. Chyba, że w busie tylko się leży. Ale czyj ten bus? No to jest... A to dlaczego pan odłożył swój telefon, który pan kupił do cudzego busa? Bo tutaj zapominałem się i został tam. Ten bus... A co mnie tam 20 zł w tej wersji? Zapomniałem o tym telefonie. A czy pan się orientuje, kiedy było to włamanie, o którym mówił pan... Nie orientuję się nawet. Nie orientuję się, kiedy było to włamanie, o którym mówił... Bo tam jeszcze, tak jak słyszałem, tam skorytowo o ludzi słyszałem, tylko na Nowogardzie samym, że tam ktoś widział ten samochód zielony z wioski skorytowo. Od ludzi skorytowa słyszałem, że ktoś... Ten zielony samochód jego. Ktoś widział zielony samochód. Ale kiedy to miał widzieć? Co... Właśnie już po tym włamaniu. To było w trakcie włamania. Ktoś tam przechodził w nocy i... A wcześniej, zanim doszło do tej rozmowy z to słyszał pan w ogóle na temat tego włamania cokolwiek od ludzi? Na temat włamania... Nie, tak się nie dogadywałem za dużo. Nie słyszał pan nic, tak? Nie, za dużo nie. Za dużo, no to świadczy o tym, że jednak coś pan słyszał. Co pan słyszał na temat tego włamania? No ja tam mówię, tak on powiedział mi tylko, że sam był. Ja wiem, ale czy wcześniej, zanim... Tam był, prawdopodobnie laptop zabrał. Zanim doszło do tej rozmowy z Topolskim, czy pan słyszał coś o tym włamaniu do mieszkania? Nie. Tego nie słyszałem. Z
zanim doszło do mojej rozmowy z... na temat włamania do mieszkania... Mówię, daj, żeby nie dzwonił, to by nam więcej wyciągnął z niego. Proszę bardzo. Czy rozmawiał pan w poprzednich latach z panem, czy to tylko jedyna rozmowa była? Poprzednich. To tylko tyle, co z busa się znam. Bo on też tam trochę handlował, trochę ja, nieraz na zmianę. Nieraz jego córka... On handlował w tym busie, tak? No nieraz ja, nieraz on. No różnie było. I wcześniej rozmawialiście ze sobą na jakieś tam tematy. Tak, ale tam nic nie było o takich rozmowach. Wcześniej w tym busie handlował na zmianę ze mną. Spotykaliśmy się. I rozmawialiście ze sobą też, tak? Tak. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy ze sobą. A to jeszcze przed tym włamaniem całym. A pan wie, kiedy to włamanie było? Nie wiem, nie wiem, ale nie było wiem. Jeszcze przed tym włamaniem. Nie wiem, kiedy było to włamanie. No to jak pan może mówić, że to było przed włamaniem, jak pan nie wie, kiedy było włamanie? No mówi pan tak, rozmawialiśmy z Topolskim jeszcze przed tym włamaniem. Ja się pana pytam, kiedy było to włamanie, pan mówi, że nie wie. No to... Ja. No tak przed chwilą pan powiedział. Kiedy było to włamanie? Pan nie wie, kiedy było włamanie. Ale mówi pan jednocześnie, że przed tym włamaniem pan rozmawiał... Nie, tak nie, na pewno nie. Bo ja... Zaraz. Tu. Nie, no dobrze. Przypomnę panu, co pan mówi. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy ze sobą, ale to było jeszcze przed tym włamaniem. Nie wiem, kiedy było to włamanie. Zresztą wcześniej już pan mówił też, że nie wie pan, kiedy to włamanie było. No bo nie wiem, kiedy to było. No, no dobrze. Proszę bardzo, jakieś pytanie? Proszę bardzo, pan ma pytanie. Wysoki sądzie, jak z panem Patrykiem Aleka, bo byłem z dziennikarzem i po tym czasie też byłem z bratem, tak jak mówi, bo to było rozmowa była pod sklepem, a jak z bratem pojechałem, to na podwórku było. Bo jestem zainteresowany. Tu miejscu Pan Kłodowski oświadcza, że najpierw rozmawiał z razem z obrońcą i dziennikarzem, tak. A później po raz drugi był u niej wraz z bratem i synem. To było jakoś dwa dni po tym, bo byliśmy w niedzielę właśnie z bratem i synem. Bo mnie sądzie zainteresowało mnie ta wiedza i chciałem się wypytać o to nie. Dwa dni po tym pierwszym spotkaniu. No jak byliśmy z panem Patrykiem, bo pojechaliśmy później z bratem. Dobrze. No ale to samo powiedział co na nagraniu, nic tam szczegółów, nic nie mówiło. W czasie tego drugiego spotkania... To samo powiedział, co można powiedzieć, co na nagraniu. Powiedział to samo, co na nagraniu. Bo pojechałem na spokojnie, żeby się dowiedzieć, czy jakieś szczegóły jeszcze z nami, ale to samo, co na nagraniu. No, na nagraniu. Dobrze. Proszę usiąść. Dobrze, to panu w takim razie dziękujemy. Można pana odprowadzić. Niech wejdzie... No dobrze, już może pan odejść. Dobrze, to poproszę, żeby wszedł na salę pan... Thank you.
proszę niech pan to wejdzie. Pan wie, czego ta sprawa dotyczy? Tak. Wiem, czego ta sprawa dotyczy. Czego? Został oskarżony Kamil Zbrojowski o coś, czego nie zrobił. Został oskarżony Kamil Zbrojowski o coś, czego nie zrobił. Jaką pan ma wiedzę? Bardzo proszę się podzielić z nami tę wiedzę. Widziałem właśnie w 2015 roku, kiedyś już znajomy z Redła się spotkałem z właśnie się chwalił tam, że okradł kamieniarza. W 2015 roku byłem w Redle u znajomej i był tam również który się chwalił, że okradł w korytowie kamieniarza. I co mówił na temat tego? No właśnie, czy nie chcesz pić tam, bo ponoć miał fleksa jakiegoś i piłę na jazdową. Pytał się, czy nie chce kupić fleksa i piłę na jazdową, które były z tego łomania, tak? Tak. Które pochodziły z tej kradzieży, tak? No to podobno tak. Które prawdopodobnie pochodziły z tej kradzieży. Pan kupił od niego te rzeczy? Nie. Nie kupiłem od niego te rzeczy? Coś, jakieś... jeszcze... No złożył mi też propozycję, czy nie, to bym ponownie tam z nim pójść, bo jest jeszcze parę fajnych rzeczy, które można wynieść, a wtedy nie dał rady, bo po prostu ktoś go wystraszył i musiał się zerwać. No złożył i... mi również propozycję, by pójść do tego kamieniarza jeszcze raz, bo tam jest parę fajnych rzeczy. Który on nie zdążył wziąć, bo ktoś go naszedł po prostu. Bo ktoś go naszedł i przestraszył. Pan jak na tę propozycję zareagował? Odmówiłem tej propozycji. I coś jeszcze mówił na temat tego zdarzenia? A czy później po tej rozmowie, po tym spotkaniu u tej znajomej w 2015 roku pan się spotykał jeszcze z koroną? Nie, bo ustabilizowałem swoje życie, założyłem rodzinę i no mieszkam za daleko, po prostu nie mam jak się tam, nie miałem jak się tam dostać. Po tej rozmowie ja już się nie spotkałem z... ponieważ ustabilizowałem swoje życie. A wcześniej gdzie pan mieszkał, w jakiej miejscowości? No, w Dębnicy, swoje życie wyprowadziłem się z Dębnic i nawet miałem tam za daleko. A czy ktoś pana w sprawie tej kradzieży u kamieniarza przesłuchiwał? Nie, bo ja w ogóle całkiem przypadkiem się dowiedziałem o tym, bo no wtedy mi powiedział, że on to zrobił, ale zeznania złożyli tam ze swoją dziewczyną na kogoś inną, na Kamila, ale nie powiedział jakiego Kamila. To już wtedy pan mówił, tak? Tak, no i w sumie się dowiedziałem przypadkiem z telewizji tutaj, patrzył właśnie. On mi wtedy również mówił, że wraz ze swoją dziewczyną złożył zeznania na Kamila Sąkowskiego. Ale ja nie powiedział na Kamila, na Kamila, na Kamila. No, Kamil jest... Na Kamila nie podawał nazwiska i nie wiedziałem, na jakiego Kamila chodzi. Mnie nikt wówczas nie przesłuchiwał. I co ty tu
wyprzedałem, przypomnę, że się dowiedział z telewizji, tak? Właśnie patrzę, bo kiedyś tam na stronie społecznościowej mi się wyświetlił. Kiedyś na stronie społecznościowej wyświetlił co? Wywiad po prostu Kamila tam z dziennikarzem. Wyświetlił mi się wywiad Kamila Sędowskiego z dziennikarzem, tak? Na telewizji Patrio, tak? W telewizji Patrio 24. I co? No i skończyłem tak te rzeczy do kupy. No i właśnie skontaktowałem się z Kamila bratem. I wtedy skojarzyłem tą rozmowę z... No i skontaktowałem się, czy to prawda, że Kamil został wyrok na tego kamieniarza, niby, nie? Że go okradł. Wtedy też skontaktowałem się z bratem Kamila Sędowskiego, Grzegorzem, tak? Nie, nie. Paweł. Znaczy brata Kamila Sędowskiego, Pawłem, żeby się dowiedzieć. Dowiedzieć, czy to prawda, nie? Czy to prawda, że Kamil Sędowski został skazany za tą kradzież u kamieniarza. I on potwierdził to, tak? Prawda? I wtedy co dalej, pan? Jakie pana były dalsze działania ruchu w tej sprawie? I po prostu się spytał, czy pomogę Kamilowi, żebym złożył zeznania w tej sprawie w sądzie, jak była składana właśnie apelacyjna. Wtedy brat Kamila zapytał mi się, czy złożyłbym zeznania w sądzie, gdyby była sprawa apelacyjna. A ja się zgodziłem. Ja się na to zgodziłem. A pan znał się z bratem pana Kamila Sędowskiego tak bliżej? No, nie, no to mieliśmy kontakty kiedyś za, jak to się mówi, gówniarza, takie czysto, że do szkoły razem chodziliśmy do jednej i tyle było, tyle. Ale jakiś numer telefonu pan musiał mieć? Na Facebooku, przez Messengera. Brata Kamila Sędowskiego znałem już od dzieciaka, a on dał tego na Facebooku. A pana Kamila Sędowskiego pan znał? Wcześniej tak. Ale kontakt jakiś mieliście? Nie, pierwszy raz go widzę w sumie od 15 lat, nie? Kamila Sędowskiego znał również. Nie utrzymywałem z nim kontaktu. Teraz zobaczyłem go pierwszy raz od 15 lat. No, to gimnazjum w sumie, nie? No, do gimnazjum można powiedzieć, nie jednego. Chodziliśmy razem do jednego gimnazjum. Proszę bardzo, czy jakieś pytania ma pana? Proszę pana, to jaki był motyw tego złożenia się pana i ujawnienia tych faktów? Po prostu chęć pomocy i żeby prawda wyszła, jak to się mówi, a ja panie, że ktoś kogoś pomawia o coś, czego nie popełnił. Motywem tak? Mojego postępowania to była chęć pomocy i wyjawienia chęć pomocy Kamilowi Sędowskiemu i wyjawienia prawdy. Tak, podejrzewam, że jakbym wiedział wtedy, że to chodzi o Kamila czysto, to się sam bym zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia już w tamtych czasach, nie? Gdybym wtedy wiedział, że to się wszystko, te sprawy tak się potoczyły, to bym wówczas złożył zeznania dotyczące tej rozmowy z Karolem Tokarskim. Tak. No właśnie, ale ja chciałem spytać, dlaczego w chwili, kiedy pan się dowiedział o tym, że jest pomawiany człowiek przez prawdziwego sprawcę, dlaczego wtedy pan nie zgłosił tej sprawy policji? W 2015. Nie wiem, wtedy, co mam powiedzieć? No nie wiedziałem, że to chodzi o jakiegoś tam znajomego, którego się znało po prostu. No poszedłem do tego obojętnie, tak? No nie złożyłem. W 2015 roku do informacji, które przekazał mi do Polski, poszedłem obojętnie.
Nie wiedziałem, że to dotyczy znajomości. Proszę bardzo. Dziękuję. Państwo macie pytania jakieś? Pana, czy mówił panu z kim on dokonał tej kradzieży, albo to było wewnątrz? Nie, tylko wspomniał, że dzień wcześniej był właśnie tam na tym miejscu zobaczyć, jak tam wejść i zrobił to dopiero następnego dnia, ale z kim był, czym to, no nie wiem, nie? To Polski nie mówił, że z kimś dokonał kradzieży. Mówił, że dzień wcześniej był na miejscu, patrzy na się, bo to kradzież to zmierzywowanie było, tak? No jak wejść tam do tego garażu podejrzewał, nie? Słucham? Jak wejść tam na tą posesję do tego garażu? Dzień wcześniej był na miejscu, patrzył jak wejść do, na posesję i do garażu. Pana, a pan z własnej woli zgłosił się do brata pana Gawiedasa? Tak. Czy ktoś do pana napisał? Nie, nikt do mnie nie pisał w tej sprawie, sam napisałem. Z własnej woli zgłosiłem się do brata Kamila Sądowskiego. Nikt mnie do tego nie zakłada. Potem jak pan się spotkał z panem Kamilem Sądowskim, czy oglądał bratem pana Sądowskiego, rozmawiał pan również z panem? Nie. Po tym jak kontaktowałem się z bratem Kamila Sądowskiego, nie rozmawiałem z w ogóle rozmawiał pan teraz, ostatnio z nim. Nie, no jest to nasza taka jedyna rozmowa, to była wtedy, bo wcześniej no jeździłem w sumie do jego siostry, jeszcze spotykałem z jego siostrą, nie? No to się człowiek widział tak, a dłuższa rozmowa, no to nie rozmawiałem z nim. Właściwie po raz ostatni rozmawiałem z nim. Właściwie po raz ostatni rozmawiałem z nim w 2015 roku, kiedy powiedział mi o kradzieży. Tak. Ja dziękuję. Dziękuję za zdanie. Proszę pana, czy pan wskazywał imię i nazwisko tego kamieniarza? Nie, tylko rozgrzem ten rozmowa. Karol Polski nie wskazywał imienia i nazwiska kamieniarza. A jeżeli chodzi o pole włamania i kradzieży, to on w jakiś sposób to w tego dnia? No właśnie mówi, że dzień wcześniej był wieczorem to obejrzeć i dnia następnego nie wiem, czy wieczorem, czy rano po prostu pojechał i dokonał się włamania. Mówi, że dzień wcześniej był obejrzeć miejsce zdarzenia, a następnego dnia to wykonał kradzieży. Czy było to w dzień, czy w nocy? Nie. Nie mówię. Pan ma jakieś pytanie? Wysoki sobie chciałem zadać pytanie, czy tak, jak się mówił o tym sprzęcie, co teraz ukradł, czy żeby ponownie pamiętać, czy mówił, co tam jest, jakieś rzeczy te pozostałe, co tam jest do wyniesienia, jak ci zaproponował? Elektronarzędzia, jakieś spawaka, niby większa, warki, coś takiego, nie? Mówisz, że jeszcze jest, że są jeszcze elektronarzędzia, większa spawarka, tak? Kompresor czy coś takiego? A tutaj wysoki sąd, świadek poszkodowany twierdzi, że jednak miało miejsce być, że coś miało być wyłożone jeszcze, bo chcieli otworzyć bramę i wjechać tam, tak jak zeznaje poszkodowany. Tylko chcę, żebyście Państwo mieli świadomość, że nie rozstrzygamy podstawy po raz drugi, tylko badamy, czy są podstawy do zmienienia postępowania. Nie. Proszę tutaj nie kierować tego postępowania na kwestię sprawstwa czy winy już tej czy innej osoby, tak? Tylko badamy podstawy, czy istnieją podstawy do zmienienia postępowania. Natomiast kwestia, czy kto to zrobił i tak dalej i jak, to już nie jest przedmiotem tego postępowania. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę pana. Pan wspomniał o garażu. Wie pan, ma pan jakieś szczegóły odnośnie tego, jak miał przebiegać, to skąd sformułowanie o garażu pana? No po prostu, no jak rozmawiałem, to pytał, że włamał się do garażu, tak? Rozmawiałem, to mówił, że do was startu. Włamał się do garażu. Włamał się do garażu. A proszę pana, proszę jeszcze, jeżeli chodzi o relację z tym, to pan...
już w ogóle nie mam z nim kontaktu, a wcześniej mówię, spotkałem się z jego siostrą Górnerą, no i tam od czasu do czasu, wiadomo, jak jechałem do niej, no to on też przesadywał z tymi samymi, wiadomo, znajomymi co siostra, tak? Wcześniej jeździłem do siostry do Polski, to nie wiadomo, w tych okazjach nie rozmawiałem, tak? Nie, nie. No przebywał w tym samym towarzystwie. Aha, i przebywał, i wiadomo, przebywał w tym samym towarzystwie, co ja. Później już nie miałem tych kontaktów, tak? Oficjalnie jesteście, czy nie? Nie, nie. Nie jestem z nim spisany. Nie jestem z nim spisany. Proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. To proszę, niech pan opuści salę rozpraw, a poprosimy na salę. Ileś lat temu?
kupkami. Z tego, co było ileś lat temu, to za to włamanie był skazany kupkami. Skazany, ale czy pani ma jakąś wiedzę na temat tego, kto dokonał tego włamania? Nie wiem, kto dokonał tego włamania. A czy była taka sytuacja, że pani wraz z panem podwoziła pana Sędziowskiego właśnie tam do miejsca zamieszkania w korytarzu? Nie kojarzę takiej sytuacji, żeby takie miejsce miało. Nie kojarzę takiej sytuacji. Był z Kamilem z podwoziła samochodem Kamila Sędziowskiego. Do korytora, do miejsca zamieszkania. Pani też jest zdaną, do miejsca zamieszkania. A czy z panem pani rozmawiała na temat tego zdarzenia? Nie, ja już nie kontaktuję z nim, mówię od czasu. Nie wiem, ale czy w ogóle pani rozmawiała kiedyś na temat tego zdarzenia z nim? Na temat tego włamania. Nie rozmawiałam z a on pan coś mówił o tym? Mówił sobie. On mi nic na ten temat nie mówił. Czy pani w sprawie tego włamania była przesłuchiwana? Przez sąd, prokuratora, policjantów? Nie byłam na sprawie w sądzie. W sprawie tego włamania byłam na sprawie w sądzie, tak? Ale co to znaczy było? W charakterze publiczności, czy pani składała zeznanie? Składałam w sądzie zeznanie. Pamięta pani treści tego zeznania? Nie pamiętam treści tego zeznania. A wcześniej w postępowaniu przygotowawczym była pani przesłuchiwana też? Przez policjantów. Byłam też przesłuchiwana przez policjantów. Znaczy przez jednego, czy przez dwóch? Dwóch. Przez policjantów. Przez dwóch policjantów. I w trakcie tego przesłuchania pani spontanicznie składała zeznania, dobrowolnie, czy jak czy swobodnie? Znaczy, wie pan, Wysoki Sąd, to było tak, że oni napisali, teraz to już nie wiem, jak procedura, to jest protokół przesłuchania świadka, tak? Dali mi do podpisania, ale ja nie wiedziałam, co jest w treści tego protokołu. Ci policjanci napisali protokół. I co, i przeczytali pani do protokołu, czy dali do przeczytania, tak? Nie, nie dali. Kazali tylko podpisać. I kazali mi go podpisać. Ja go nie czytałam, on również mi go nie odczytywał. Pani coś takiego powiedziała, że pracuje teraz, pracuje pani w policji, teraz wie, jak to wygląda, tak? Tak. Pracuje w policji i wiem, jak to teraz, i teraz już wiem, jak to wygląda. Co, taką praktykę macie, że tak, przysługujecie ludzi, że spisujecie. Nie, bo pani mówi, że tak. Wtedy miałam pierwszy raz kontakt z policją i nie wiedziałam, na czym za bardzo to polega. Teraz już od dłuższego czasu pracuję i wiem, że to było tylko przesłuchania. Wtedy miałem pierwszy raz kontakt z policją, że bardzo nie wiedziałem, jak to wygląda. No ale, a teraz tak to wygląda w waszej pani praktyce, czy w praktyce, jak pani jak co ludzie pracujecie w komisariacie? Tak, to polega na policji i w waszej praktyce, czy w tej komisji tak to wygląda? Ja nie mam do czynienia z przesłuchiwaniem świadków, także nie wiem, jak to się odbywa, jak pracuję na drodze. Aktualnie pracuję w Komendzie Powiatowej Policji Goleniowej, Goleniowie, jako funkcjonariusz drogówki, tak? Tak. Kropka, nie przesłuchuję ludzi, więc nie wiem, jak to wygląda. A ci funkcjonariusze, bo to rozumiem, że byli funkcjonariusze z Goleniowa, którzy panią przesłuchiwali. Oni pracują dalej w tej komendzie, w której pani pracuje? Z tego, co się orientuje, to już nie. Nie wiem, czy funkcjonariusze, którzy byli przesłuchiwali.
hańby w Golemowie. I z tego, co się orientuję, i tam nie pracuję. Nic mi nie wiadomo na ten temat, a po oskarżonym posiadał jakąś bronę. Ja byłam przesłuchiwana w sprawie
dowiedziałem, że było w nocy włamanie, że ktoś go tam zawiózł i odwiózł z powrotem. Ja nie miałam nic wspólnego z założeniem oskarżonego w tym z powrotem. Następnie kontynuowano przesłanie. Od czasu tej sprawy oskarżony się ze mną nie kontaktował, ani ze mną nie rozmawiał. Ja to było 2-3 lat, nie mam żadnego kontaktu. Natomiast wcześniej ja byłam z nim w związku. My się dostaliśmy, powiedzmy, że w zgodzie. Następnie odczytano te zeznania. Uwaga na to, że pani odmienił zeznania. Tak zeznawałam, jednak ja nie podtrzymuję tych zeznań. Ja byłam wtedy przesłuchiwana na komisariacie. Całą sytuację opowiedział mi policjant. Ja mu powiedziałam to, co chciał usłyszeć, ponieważ ja już chciałam wyjść stamtąd. Ja się nie boję oskarżonego. Mieszkamy z oskarżonym w tej samej miejscowości, on mieszka po drugiej stronie ulicy, a ja się staram to miejsce omijać. Nie wiem, w jakich relacjach jest obecnie oskarżony z moje dostanie nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Ja omijam dom oskarżonego, dlatego że nie chcę mieć konfliktu z prawem. Ja mówię to w kontekście tej sprawy, bo nie chcę być ciągana po sądach. Ja byłam zatrzymana w komisariacie, dopóki nie zatrzymali Kamila, trwało to około 3 godziny. Składałam zeznania dotyczące gruźby strony Kamila Sołkowskiego oraz naruszenia mojej wykonalności cielesnej. To było gdzieś w latach 2014-2015. Ja byłam w związku. I to jest. Tak pani zeznawała? I to jest prawda? Czy nie? Po czytaniu tak zeznawała, jak nie czytałem, to już pani powiedziała. Naprawdę. Pani, a jeśli pani powie, czy ma pani kuzyna, który ma na imię tak. Jak on się nazywa? Tak. Mam kuzyna, który ma na imię nazywa się gdzie on mieszka? Znaczy, z tego co mi wiadomo, to pracuje w tej chwili za granicą, a gdzie mieszka Wienikowy dalej, czy jest ktoś z wynajmu, to nie ma z tego informacji. Co mi wiadomo, on pracuje za granicą, a na stałe mieszka w Wienikowie, tak? To jest zameldowany przynajmniej, a nie wiem, czy pan to mieszka. Pani rozmawiała z nim telefonicznie, kontaktuje się pani z nim, z Krystianem. Od czasu do czasu mamy tam jakiś kontakt. Od czasu do czasu mam z nim kontakt jak osobisty czy telefoniczny? Telefoniczny, nie widziałam się z nim. Mam z nim kontakt telefoniczny. 87. Dobrze, czy jakieś pytania do pani? Dobrze, skoro nie ma pytań. No to ja wiesz bardzo. Pani, a proszę powiedzieć, że ja mam rozmowę z panem na temat zdarzenia kradzieży 2015 roku i uczestnictwa w tej kradzieży pana Dokonacji. Pytał się mnie zaraz po wyjściu z więzienia, to było około rok temu i cały rok. I pani tu zwraca się do sądu. Po wyjściu z więzienia rozmawiałem telefonicznie co pani już wówczas powiedziała na temat udziału tych dwóch wymienionych osób przy tym zdarzeniu, do polskiego i polskiego? Nic mi nie odpowiedziałam, powiedziałam, że jeśli będę nazywana do sądu, to wtedy będę zeznała. Nic mu konkretnego nie powiedziałam. Powiedziałam jedynie, że jak zostanę wezwana do sądu, to wtedy złożę zeznanie, tak? Powiedziałam pani, że w sądzie pani zeznała, sąd pan odczytał, że pan tego zeznania zeznała pani wówczas prawdę. Jeszcze raz, czy pani kuzynowi podczas tej rozmowy przekazała informację, że zeznają w sądzie rejonowym w Golejowie w tej sprawie, w charakterze świadka? Sąd pani przed chwilą odczytał treść. Ale pani przecież powiedziała, że te zeznania są prawdziwe. To prawdziwe, o tym mówisz. To drążenie, czy powiedziała, że jest prawdą, czy nieprawdą, to bo pani przed chwilą na moje pytanie... Nie usłyszałem. Tak, stwierdziła to, czy poczytać, że tak zeznania, jak czytaj, te zeznania polegają na prawdzie. Te, które przed chwilą odczytane jest, złożyła pani przed sąd. Czyli one... Proszę o to. Mówię Wysoki Sądzie, proszę Pana. Chciałem się pani zapytać, czy było takie, przez telefon, czy mówiła pani, że prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw? Być może w trakcie rozmowy z Krystianem powiedziałam, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Dziękuję. Proszę Państwa, bo my mamy jeszcze inne, ja myślałem, że jeszcze krócej będzie trwało nieco, bo mamy do ogłoszenia jeszcze orzeczenia w dwóch innych sprawach, czyli trzech nawet. I teraz właśnie się zastanawiam, jaką decyzję podjąć do dalszego typu postępowania. Czeka też na dole.
i dobrze by było go... Posiedzenie w sprawie Kamila Sękowskiego. Zgodnie z decyzjami wcześniejszymi. W tej materii aktualnie zachowuje to zezwolenie, które panu wcześniej zostało udzielone, a wyrażone w postanowieniu, z dnia 28 czerwca bieżącego roku, które to postanowienie zostało wydane na rozprawie odbytej w tym dniu, a więc są tam wyraził zgodę na utrwalanie przez pana przebiegu posiedzenia. Bardzo proszę, niech pan podejdzie do pana. Pouczam pana, że będzie pan dziś przesłuchany w charakterze świadka. Należy mówić prawdę, niczego nie zatajając z tego, co panu jest wiadome w tej sprawie, albowiem za składanie fałszywych zeznań, więc zatajanie prawnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Rozumiał pan to połączenie? Tak, rozumiał. Zamieszkały pan z ludzie? No dobra. Był pan karany za składanie fałszywych zeznań. Nie karany. I w stosunku do pana Sękowskiego pan jest obcy, krewny, powinowaty. Jakie jest pokrewieństwo? Ale zaraz, tutaj pan bliżej przedstawi to pokrewieństwo. Znaczy co, wasi rodzice są bratem i siostrą? Czy się... z nosem. A, z nosem. Z punktu widzenia możliwości uprawnienia do odmowy składania zeznań, bo prawo do odmowy składania zeznań przysługuje pewnej kategorii osób, między innymi krewnym i powinowanym. Tylko, że to pokrewieństwo musi być bliższe niż to, o którym pan mówi, bo w takiej sytuacji, w jakiej pan pozostaje wobec pana Sękowskiego, czy też odwrotnie pan Sękowski wobec pana, to prawo do odmowy składania zeznań nie przysługuje. To jest za dalekie, znaczy nie gdyby, tylko za dalekie. A zatem z punktu widzenia tego, o czym mówimy, to pan jest dla pana Sądowskiego obcy. Czy jeśli chodzi o przyrzeczenie co do pana, pan dziękuję. Proszę pana, wstaje Robert. Pan wie, czego ta sprawa dotyczy? Nie wiem, czego dotyczy ta sprawa. Czy pan zna pana Sękowskiego? Kamila Sękowskiego? Tak. Znam Kamila Sękowskiego, no ale skąd się znacie? No niech pan coś więcej opowie. Znaczy, bez tam... Z dzieciństwa. Od dzieciństwa się znacie, tak?
Kaczmar jestem, znamy się od dzieciństwa, jesteśmy kuzynostwem. Nasi rodzice są kuzynami, tak? Utrzymujecie czy utrzymywaliście jakieś bliższe relacje, stosunki z panem Sękowskim? Pan utrzymał? Tak, jakieś dwa lata temu. Na pomocy do tego alkoholika by się tak jakoś urwało te różne. Panie z alkoholikiem i się urwało. Tak, na jakiś czas spożywałem. Utrzymywałem relacje z Kamilem Sękowskim. Ale one zakończyły się gdzieś tam dwa lata temu, tak? Ale one zakończyły się gdzieś tam dwa lata temu. Ja jestem alkoholikiem i właśnie z tego powodu, tak? No tak, no po prostu tak jak urwał się kolega. Tak jak ja jestem alkoholikiem i z tego właśnie powodu, tak jakby urwał się kontakt między nami. Utrzymywaliście ze sobą kontakty, jeśli tam prowadzowaliście się, to one były dobre czy złe? Nie, bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak. W czasie, gdy utrzymywaliście ze sobą kontakty, one były bardzo dobre. Czyli nie byliście w żadnym konflikcie, nie byliście w obozie. I teraz też takie są? Znaczy teraz nie widzieliśmy się ostatnio, tak? Nie wiem, przed wakacjami może. No a wtedy, kiedy się widzieliście, to normalnie ze sobą rozmawialiście? Tak, chwilkę. Ostatni raz widziałem się z Kamilem Sękowskim przed wakacjami. Też normalnie przez chwilę ze sobą rozmawialiście. A planowaliście jakieś przedsięwzięcie gospodarcze, żeby sobą robić jakąś firmę, jakieś... No, teraz obecnie nie. Słucham? Teraz obecnie nie, ale kiedyś, w przyszłości. Coś razem próbowaliście robić? Jakieś... Nie mogliśmy, tylko tak dorywczo rozmawialiśmy sobie. Wspólnie czas. W przyszłości wspólnie z Kamilem Sękowskim teraz robiliśmy sobie dorywki. A czy zna pan tak. Znam pana. To jest pana kolega, czy? Nie, to co to mi? To ma znam z widzenia. rozmowy były, tak? Tak, on gospodarstwo sprzedawała, był samożywa.
i czasami zaszedłem. Ona, tu były różne rozmowy, ona sprzedawała na targowisku w Nowogardzie. Nie, 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 obok targowiska. Ona obok targowiska w Nowogardzie. Ona obok targowiska w Nowogardzie. Sprzedawała z Bysa warzywa i przy okazji z nią rozmawiała. Tak. A w tych rozmowach poruszaliście temat pana Senkowskiego, czy o panu Senkowskim krótko mówiąc rozmawialiście? To tylko ja się raz zapytałem, co słychać o w tych rozmowach nie tylko raz zapytałem się, co słychać. Natomiast nie rozmawialiśmy z tą Olą o Kamilu Senkowskim. A słyszał pan coś na temat tego, że w 2015 roku pan Kamil Senkowski dokonał włamania do mieszkania kamieniarza w Korytowie? Nie słyszał pan nic na ten temat? Nie słyszałem nic na temat tego, że Kamil Senkowski dokonał włamania do mieszkania kamieniarza w Korytowie. Słyszał pan takie nazwisko? Nie. Do mieszkania kamieniarza w Korytowie. A czy słyszał pan, by takiego włamania dokonał? Tak. Słyszał pan, tak? Słyszałem, że takiego włamania dokonał. Od kogo pan to słyszał? To znaczy, że to było już dość dawno. To znaczy na pytanie, od kogo świadek to słyszał. To znaczy, było to już dawno. Na pytanie, od kogo świadek to słyszał. W dalszym ciągu zeznania. Krok po kroku. To znaczy, to było już dosyć dawno. Bo nic nie poproszę dalej. No, słuchaczni ludzie na wsi mówili. Co się szybko to po prostu. Przecinek, to po prostu ludzie na wsi mówili. To się szybko co? Szybko się takie rzeczy rozchodzą. Szybko się takie rzeczy rozchodzą. Potrafi pan konkretnie powiedzieć, kto pan... Z Kamilem jeszcze jak współpracowaliśmy tam te dorywcze prace, no to żeśmy rozmawiali dużo o tym, że Kamil udowodnił swoją niewinność. Jak wykonywaliśmy prace dorywcze z Kamilem, to dużo na ten temat z Kamilem rozmawiałem. I co? I Kamil udowodnił swoją niewinność. Tak. I Kamil udowodnił swoją niewinność. Często mi mówił, że jest niewinny. Po prostu się zwierzę. Często mi mówił, że jest niewinny. Po prostu się zwierzał. A mówił też, kto stwierdził, znaczy, bo skoro jest niewinny, to znaczy, ktoś mu jakiś zarzut czynił, tak? Stawiał mu, że... Ale czy? Swoją niewinność. Ale w jakim zakresie tą niewinność miał udowodnić? Bo tutaj pan mówi tak, szybko się takie rzeczy rozchodzą, jak rozmawiacie pracę biorę z Kamilem, to dużo na ten temat z Kamilem rozmawiamy. Kamil udowodnił swoją niewinność. Często mi mówił, że jest niewinny, po prostu się zwierzał. Ale o jakie zdarzenie chodziło? O to w Korytowie. O co? To w Korytowie zdarzenie. To chodziło o zdarzenie w Korytowie.
Ale mówił pan, że został skazany za to zdarzenie? Tak, ale nie powinien być skazany. Mówił, że... został skazany za włamanie. Czyli do tego kamieniarza, tak? Tak. Za włamanie do kamieniarza, ale twierdził, że... udowodnił swoją niewinność. Ale twierdził, że udowodnił swoją niewinność i nie powinien być skazany, tak? Ale wcześniej na moje pytanie pan mówił, że nic pan nie słyszał na ten temat, że dokonał włamania do... że miał dokonać włamania, znaczy, bo ja tak może pytanie zadałem, dokonał włamania. Czy nie, to się dokonał? Ale że chciałem nawiązać właśnie do tej sytuacji, a pan mówi, że nic na ten temat nie wie. Dobrze, ale niech pan najpierw wróci do tego, co ja pana pytam. Na moje pytanie, czy słyszał pan coś na temat tego, że dokonał włamania do kamieniarza, pan odpowiedział, że nie. A teraz pan mówi, że rozmawialiście na ten temat. No to gdzieś tutaj to pan błądzi. No to słyszał pan na ten temat, czy pan nie słyszał? No nie, tylko że chciał robić kamera. Proszę pana, ale niech pan najpierw odpowie na to pytanie, bo pan nie odpowiada na to pytanie. Najpierw pan zada pytanie, czy pan słyszał coś na temat tego, że Kamil Sękowski dokonał włamania do kamieniarza? Nie słyszałem takiego czegoś, żeby dokonał włamania. No ale jednocześnie pan mówi, że za to włamanie został skazany i że udowodnił swoją niewinność. Chodzi o no to, no to, no to, no to co ty? Co, no to gdzieś tutaj pan. Chodziło mi o to, że po prostu kłamiąc podał Kamila o to. Chodziło mi o to, że kłamiąc podał Kamila jako sprawcę włamania do kamieniarza, tak? Sprawcę włamania do kamienia.
Jeszcze tutaj też nawiążę do pana wypowiedzi, że mówił, że został skazany za wołanie do kamieniarza. Pan Wąsowski tak mówił, ale twierdził, że udowodnił swoją niewinność i powinien być i nie powinien być skazany. W jaki sposób udowodnił swoją niewinność pan Karol Wąsowski? No poprzez śledztwo. Ale jakie śledztwo? No i badanie prawdopodobności, tak? I na czym to badanie się odbywało? Gdzie on przy użyciu jakiegoś urządzenia? Tak, tak. To... Trzeba osobiście, nie wiem, czekałem przed budynkiem kolejnym. Czyli mówiąc o tym, że udowodnił swoją niewinność, pan ma na myśli to badanie na tym urządzeniu? Tak. A coś jeszcze? Jakieś inne dowody, które miałyby udowodnić tę niewinność pana Sęgowskiego? Tak. To jakie to są? To jakie? Detektyw. Detektyw, który miał przeprowadzić śledztwo w tej sprawie, tak? I co? I to pan... Bo ustalenia tego śledztwa, to skąd pan wie? Od kogo pan wie? Ustalenia tego śledztwa, tego detektywistycznego. To jeszcze wtedy sobie skarbiłem problemu, znaczy wtedy jeszcze się spotykaliśmy często. Od niego? Tak, z jego rodzicami, do jego rodziców przyjeżdżałem i się nie rozwijałem po prostu. Mam na myśli śledztwo, które śledztwo się przeprowadził oraz badanie Kamila przy użyciu urządzenia na prawdomówność, tak? Tak. Na prawdomówność. Wtedy jeszcze z Kamilem się spotykałem często. Pan mówił coś o rodzicach, że właśnie rodzice się spotykali, tak? Czy pan jest? Wszystko o moim rodzicu się spotykaliśmy. No, na kawę. Wtedy jeszcze z Kamilem się spotykałem często. Przyjeżdżałem do jego rodziców, tak? Thank you.
ostatnio nie rozmawiałem z nikim z jego bliskich i nie rozmawiałem z nikim na te tematy, które są przedmiotem tutaj przesłuchania. Tak. Nie rozmawiałem również z nikim na tematy, które są przedmiotem dzisiejszego przesłuchania. Kolejnego dnia, gdy przychodziłem obok
Musa zawołała mnie. I co dalej? I czybym poczekał, będzie dzwonił, chciał ze mną się porozmawiać. I prosiła, bym poczekał, bo za chwilę będzie dzwonił. Chciał ze mną porozmawiać. Dobra. Czekając, bo... Poprosiłem o mięczy na jakieś piwo. Szedłem do kolegi spojrzeć na no, że musiałem poczekać, no to dałem mu przyjąć i czekałem na ten telefon. To mówiła, że czy bym zeznał w sądzie na korzyść, że jest niewinny. Czekając na tę rozmowę z tak? Ona... Czekając na tę rozmowę ona zapytała, czy mógłbym zeznać w sądzie, że jest niewinny. Tak. Ale niewinny czego? Tego włamania? Tak. Jest niewinny. Chodziło o to włamanie. Tak. Mhm. I gdy zadzwoniła, właśnie rozmawiał z nim chwilkę, dał mi go do telefonu i się zapytał, czy bym mógł zeznać, że on jest niewinny. Czyli o to samo. Tak. Gdy zadzwonił, ona dała mi telefon i on zapytał mnie o to samo. On zapytał mnie o to samo. Czy dalej? Ja powiedziałem, dobrze, zeznam. No to powiedział pani z powrotem. Ja powiedziałem, że zeznam, dlatego chcę. A on poprosił, bym oddał telefon. Chwilę z nim rozmawiała, począwszy się rozłączyła i powiedziała tylko tyle do mnie, że dodejście już szedłem do domu, że jak Karol wyjdzie, się dogadamy, odpali mi coś za to, jak to powiedział. Czyli rozumiem, że on dzwonił z zakładu karnego, tak? Tak. No, ja chciałem przekupić. Chwilę, chwilę z nim porozmawiała. W skończeniu rozmowy powiedziała mi, że jak wyjdzie na wolność, to coś mi za te zeznania odpali, tak? Tak, czyli że zapłaci. Czyli że zapłaci. Za fałszywe zeznanie. Czyli że zapłaci za... Powiedzmy, coś mi za te zeznania... To coś mi za to odpali, czyli za fałszywe zeznanie. I co dalej? Ja bym wiedziałem, że jest inaczej i nigdy nie skłamał. Słucham jeszcze raz? Wiedziałem, że jest inaczej. Że nie mógłbym powiedzieć, że... Wiedziałem, że jest inaczej. Więc nie mogłem powiedzieć nic innego, jak to, co powiedziałem dzisiaj, tak? Znaczy, no nie tak, wiem. No nie mógłbym skłamać przed sobą. Nie mógłbym skłamać. Że jest inny. No. Wiedziałem, że jest inaczej, więc nie mógłbym powiedzieć. Nie mógłbym skłamać, tak? Przed sobą. A to ona mówiła o tych zeznaniach w kontekście tej sprawy naszej, tak, tak. Jak jest prowadzona, tak. Ja nie wiedziałem, że mnie prowadzą tutaj, bo nie zadawałem sprawy. Ona. Czyli ona i oni mówili o zeznaniach, które pan miał złożyć tutaj, tak? Tak, bo ja się coś planowali, że... Ona mówili o zeznaniach, które ja miałem złożyć w tej sprawie. Oni coś planowali. Planowali coś. Nie wiem co, nawet nie wiedziałbym co mówić, ale... Oni tak, coś planowali, ale nie wiem co. Nie wiem nawet co miałbym... Według nich mówić, tak? Nawet bym i tak nie zeznał, bo wiem, że to jest nieprawda, co bym powiedział. Bym tylko siebie jeszcze obciążył. Wiem, że... Czyli to, co oni chcieli, żeby pan powiedział, to byłaby nieprawda. Tak. To, co oni chcieli, żeby
miałbym ewentualnie powiedzieć, to to, co oni chcieli, żebym ewentualnie powiedział, to byłaby nieprawda i jeszcze sam siebie bym chciał. A ta rozmowa, o której pan mówi, ten telefon, ta rozmowa z panią tą, to kiedy ona miała miejsce? Kiedy to było? To też jakoś. Bo wtedy to już się ostatnio to dowiedziałem. Czyli po tej rozmowie już było. Wiosną, tak? Po wiosną, tak? No tak, nie jestem pewny dokładnie. No, ta rozmowa miała miejsce, tak jak mówiłem wcześniej. Kiedy po raz ostatni widziałem się z tą, kiedy po raz ostatni widziałem się. Czemu dzisiaj, w tej spontanicznej swojej wypowiedzi, kiedy pan składał zeznania, kiedy ja pana pytałem o to, czy pan rozmawiał z tą, ja wiem, że to jest, nie powiedział pan o tym, o czym teraz pan powiedział? Jeszcze. Że prowadził pan, rozmawiał pan przy okazji, że prowadził pan ludziom rozmowę, że nie. Nie mówił pan, nie rozmawiał pan z Kamilu, o Kamilu Sankowskim, że to były luźne rozmowy o życiu, o takich rzeczach. No, o życiu, o rodzinie. To czemu pan, i pan już wie, czego ta sprawa dotyczy, czemu pan wcześniej, kilka minut temu, kiedy pana pytaliśmy o to konkretnie, o te rozmowy z nie mówił. To mówię, co sobie przerwał. Szybko i zadam kolejne pytanie. Proszę pana, no przecież pan miał tutaj swobodę wypowiedzi. No przecież tak, ale zapytałem pana kolejne pytanie. No zapytałem się pan, ja pana zapytałem, o czym rozmawialiście? Nie myślałem, że wrócę do tego za chwilę. Wcześniej nie mówiłem o tym, gdy byłem pytany o rozmowy, bo myślałem, że do tego wątku za chwilę wrócę. Mówi, że pan przerwał, nie jest do końca zgodny z stanem faktycznym, jaki tutaj był. Mówię, pan nie przerwał, ja pan zapytałem, o czym rozmawialiście. No to pan odpowiedział na to pytanie. Rozmawialiśmy o życiu, były to różne rozmowy. Na tym pan poszedł, zakończył swoją wypowiedź, no to niech pan nie imputuje mnie, że ja panu przerwałem tę wypowiedź, bo tak w istocie nie było. Wcześniej nie mówiłem o tym, gdy byłem pytany o rozmowę z Wolą, bo myślałem, że do tego wątku za chwilę wrócę. No tak pan powiedział. Zadzwonił, ona do mnie telefon i zapytał mnie, powiedziałem, że
To było na pytanie prokuratora i teraz, bo to, o czym, żeby odzwierciedlić rzeczywisty przebieg tego posiedzenia, pan prokurator zadał pytanie, ile, kiedy się pan spotykał, ile to razy było. Na pytanie prokuratora pan zeznał sobie po raz ostatni rozmawiałem wiosną tego roku, od tego czasu w ogóle ze mnie się nie widziałem. Wcześniej rozmawiałem z nim 4-5 razy przy okazji robienia zakupów, bądź po prostu przy nim przystanowy. Następnie ja zadałem pytanie, co zresztą państwo potwierdzicie, że czy macie jakieś pytania. Państwo stwierdziliście, że nie macie i to proszę zapisać tutaj w tym miejscu. Na pytanie przewodniczącego skierowane do pozostałych uczestników posiedzenia. Oni oświadczają, czy oświadczają oni, że nie mają pytań do świadka. Nie mają pytań do świadka. No i następnie ja stwierdziłem, no podziękowałem panu za to, że pan złożył te zeznania, że pan się stawił, czy to było stwierdzenie podsumowujące do pana przesłuchanie. Pan oświadczył, że chciałby coś jeszcze dodać. Tak. Po stwierdzeniu przewodniczącego. I to możemy w cudzysłowie napisać. Dziękuję, świadek jest wolny, bo tak jak powiedziałem. Przecinek. Słyszałem od kogoś ze wsi.
tam gdzieś kiedyś była jakaś kradzież drzewa z lasu. Często przyjeżdża policja właśnie. Często do niego policja właśnie przyjeżdża w tych sprawach. Często do niego przyjeżdża policja. A od kiedy pan mieszka w Nowogardzie? Od 2 lat. Czyli od, w Nowogardzie mieszkam od 2 lat. W Nowogardzie mieszkam od 2 lat. Wcześniej mieszkałem w miejscowości Parlino. Wynajmowałem też dom. Wcześniej mieszkałem w miejscowości Parlino. Wcześniej mieszkałem w miejscowości Parlino. Wcześniej, czyli kiedy? No, nie też tak około 2 lat. Znaczy, tak mieszkałem w Nowogardzie około 2, no około 2 lat. Aha. Wcześniej mieszkałem w miejscowości Parlino, to jest przed przeprowadzeniem się do Nowogardu. Tak? Przed zamieszkaniem w Nowogardzie. Z Krasnoleńki do Parlina i potem do... To jest przed zamieszkaniem w Nowogardzie. W Parlinie mieszkałem 2 lata, a wcześniej mieszkałem w Krasnołęce. Tak. I w Krasnołęce pan jak długo mieszkał? 8 lat. Wcześniej w Parlinie mieszkałem 2 lata, a wcześniej mieszkałem w Krasnołęce. A wcześniej przez 8 lat mieszkałem w Krasnołęce. A wcześniej przez 8 lat mieszkałem w Krasnołęce. Tak, na pytanie przewodniczącego, czy ta
informacja jest istotna dla niniejszej sprawy. Szczerze zeznaję. Dziękuję.